Firma, która oferowała wymianę drzwi wejściowych do mieszkań, odwiedziła wielu Głogowian. Obowiązek wymiany rzekomo miała nałożyć spółdzielnia. Jeden z mieszkańców zaalarmował administrację. Informacja, która przedstawiana jest naszym mieszkańcom, że jest to za zgodą spółdzielni, co jest oczywiście nieprawdą. Wymiana drzwi wejściowych do mieszkań zależy tylko i wyłącznie od woli lokatorów. Ponadto o wszystkich działaniach administracji mieszkańcy są informowani. Są to gabloty na klatkach schodowych, są to indywidualne zawiadomienia mieszkańców, są to również identyfikatory w formie oświadczeń lub jakichkolwiek dokumentów świadczących o tym, że firma działa w naszym imieniu, na naszą rzecz i za naszą zgodą. Oszuści byli bardzo sprytni albo mieli dużo szczęścia, bo to, co robili, jednak nie jest przestępstwem. Jest to kwestia może nie tyle oszustwa, co pewnego wywierania pewnego wpływu, bo trudno tutaj mówić o oszustwie. Każdy z nas podejmuje decyzje dotyczące wykonania jakiejś usługi na podstawie własnego przekonania. Stąd pozostaje tylko apelować do mieszkańców o czujność. Ja jestem pod tym względem ostrożny, jak coś mi nie pasuje, to za telefon i dzwonię, się dowiaduję. Uczulam męża, bo mąż już jest też starszy, także nieraz się da przegabacić. Ja po prostu nie przyjmuję takich ofert. Raczej tak, to się pilnuje, za dużo tego wszystkiego się słyszy. W razie wątpliwości lokatorzy mogą dzwonić do administracji swojego osiedla.